Wszystkim z tej strony Radek Chodkowskich, humanista na giełdzie. Witam Was serdecznie. Zapraszam do obejrzenia technicznego poniedziałku, czyli kolejnego cotygodniowego zestawienia spółek, które wybraliście Wy, które Wy zaproponowaliście w komentarzach pod poprzednim filmem. Jak co tydzień jest to 10 walorów, no i na tych 10 walorach się skupię. Zobaczymy, czy tutaj uda się znaleźć jakieś wspólne, wspólne punkty dla tych spółek. Te spółki są z różnych branż, są to często spółki. I totalnie różne od siebie, natomiast mimo wszystko. Myślę, że raz na jakiś czas udaje się znaleźć takie elementy wspólne, które świadczą troszeczkę o kondycji rynku, troszeczkę o punkcie, w jakim się na rynku znaleźliśmy. No i myślę, że dzisiaj również zobaczymy pewne elementy wspólne pomiędzy tymi spółkami. Myślę raczej o wymowie nie do końca wzrostowej. Nie mówię, że to jest super wymowa spadkowa, natomiast zobaczymy, że w wielu wypadkach szczyt mamy już kilku, kilka miesięcy za sobą, nawet jeżeli były to spółki, czy są to spółki jeszcze w trendach. Wzrostowych, to bardzo często te walory nie podniosły w ostatnim czasie swoich e, maksimów, czy to trendowych, czy historycznych, a wręcz przeciwnie bardzo często dotarły one do swojego technicznego wsparcia, więc takie walory myślę, że będą to jest taki czynnik, który gdzieś tam wiele z tych spółek łączy. Zaczynamy od spółki Artifex Mundi, no i właśnie zaczynamy od tego faktu, pierwszy fakt, że w zasadzie w połowie kwietnia odnotowaliśmy szczyt na tym walorze i od tamtego czasu już ten szczyt nie jest poprawiany. Jeżeli pamiętacie mój wpis z zeszłego tygodnia i to, co tam napisałem, to znaczy fakt, że właśnie na szerokim rynku wiele spółek swoje maksima już osiągnęło w lipcu, niektóre w kwietniu i od tamtej pory nie widać, żeby ten szeroki rynek super się wspinał. Artifex jest właśnie przedstawicielem takiego, takiego grona spółek, takiej grupy spółek, gdzie faktycznie ten szczyt już był, od tamtego czasu... Ruch boczny, ale ruch boczny, taki troszeczkę nawet zahaczający o możliwość ewentualnej większej korekty, możliwość pojawienia się spadków. No to oczywiście przyszłość pokaże. Widzimy wyraźnie, że tutaj kurs zszedł do pierwszego takiego zgrupowania tych świec, no bo wcześniej mieliśmy taki piękny ruch wzrostowy. On nie był super duży, ale był taki czyst, nazwijmy to pod względem wahań, tak, tutaj w zasadzie świeca po świecy było, gul, było coraz wyżej, tutaj dopiero mieliśmy takie zgrupowanie świec, no i jak widać, to zgrupowanie świec właśnie posłużyło jako wsparcie, najpierw pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz, tutaj troszeczkę wyżej się rynek utrzymywał, czwarty raz, no i piąty raz, tak, widzę tutaj notowania i pracujemy dzisiaj na notowaniach aktualnych na piątek, to znaczy nie ma tu sesji poniedziałkowej, więc widzimy, że sesja piątkowa była sesją testowania. Wsparcia w przypadku tego waloru. Zobaczymy, co będzie się działo, natomiast no, ta tendencja jest ewidentnie ewidentnie zarysowane i ja Oczywiście nie wróżę tutaj, że to na 100% się przełamie. Natomiast widzimy, że wierzchołek w zasadzie pół roku temu prawie mieliśmy ten szczyt. Później te wierzchołki coraz niższe, coraz niższe, coraz niższe. No i ostatnio już nawet trudno było się wyłamać powyżej 15 zł. O ile wcześniej gdzieś tam ten szczyt był w okolicy złotych 19, zł, więc jesteśmy coraz niżej. Ostatnia sesja też dosyć pesymistyczna, więc jeżeli tutaj nie, nie pojawi się Nagle jakiś popyt, no to może się okazać, że w tym tygodniu Artifex będzie testował swoje poziomy wsparcia i być może je przełamie. No co, jeżeli je przełamie, prawda? Szukamy, szukamy kolejnych punktów. Myślę, że poziom 11 zł w pierwszej kolejności, poziom. 8 zł w drugiej kolejności. Wiem, że to są bolesne poziomy, no bo z 14 na 8 prognozować, no to jednak jest dość spory dystans, więc to 8 zł trzymajmy sobie w zanadrzu. Natomiast po przełamaniu 13,50 myślę, że te 11 jest takim pierwszym kierunkiem, na który cena mogłaby zmierzać, więc i tak no. Te 2,50 jest, jeśli chodzi o zasięg cenowy, prawda? Czyli no, nie do końca optymistyczna wymowa, no ale niestety tak bym to widział na podstawie tego, co wykres nam tutaj prezentuje. Jedna z najmocniejszych dzisiaj spółek to jest Bogdanka. To jest oczywiście węgiel. E, oczywiście ten wystrzał no, jest związany z cenami węgla, które, e, które szaleją. To jest powiązane z cenami energii. Generalnie zjawisko dosyć złożone. Natomiast faktem jest, że na warszawskiej giełdzie ostatnio spółki energetyczne, spółki węglowe zachowują się bardzo interesująco. Mieliśmy to na przykładzie JSW też wcześniej analizowane. Tym razem Bogdanka, która no, wyłamała się zdecydowanie na maksima od stycznia czy tam od lutego 2020 roku, czyli, czyli te półtora roczne maksima osiągnęła w zasadzie z dużą łatwością, ale Oprócz tego, że osiągnęła te półtora roczne maksima wyszła jeszcze, jeszcze wyżej na 44 zł, no i to już są najwyższe poziomy od 2019 roku. Co ciekawe, ten wystrzał nie okazał się jednorazowy, to znaczy 44 zostało osiągnięte, później 3-4 sesje spadkowe i teraz znowu wspinamy się pod ten poziom. Czyli widzimy, że sytuacja na rynku jest cały czas gorąca, że cały czas tutaj jest sanie na te spółki węglowe, no i też nie oszukujmy się, że to jest raczej spółka nudna, raczej spółka defensywna. Raczej, jeżeli pojawiała się na niej jakaś większa zmienność, to w kierunku spadków. Tak? Tutaj te wystrzały, wystrzały do góry, gdzie kurs zobaczmy z okolic 25-26. 20... 4, no 25 zł, powiedzmy, na 44-45 zł się przemieszcza, w tak krótkim czasie, no to jest coś niezwykłego dla tego waloru i to też świadczy o tej, o, o niezwykłości sytuacji rynkowej, jeśli chodzi o surowce energetyczne i w ogóle o rynek energii, z którą mamy do czynienia, prawda, więc to na pewno nie utrzyma się, tak już typowo analitycznie myśląc, czy, czy nawet rynkowo, czy spekulacyjnie, no moim zdaniem to nie utrzyma się, nie wiadomo jak długo, tak jak ropa po 0 zł, czy, 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 czy po 20 dolarów tak? to nie jest stan, który jest stanem równowagi i który się może utrzymywać w długim okresie, to jest jakiś ekstremum myślę, że również na cenach energii też mamy do czynienia z pewnym ekstremum no ale nigdy nie wiemy, gdzie jest szczyt takiego takiego dynamicznego ruchu cenowego, więc tutaj też z zajmowaniem krótkich pozycji na Bogdance czy na innych spółkach energetycznych no myślę byłbym ostrożny. Co do już samej techniki, tak naprawdę przy tak dynamicznych ruchach trudno jest racjonalnie zakładać, że wsparcie czy opór zatrzyma rynek. Widzieliśmy to w przypadku 40 zł, które zostało przejechane trzykrotnie na bardzo dużej prędkości i w zasadzie rynek się tym zupełnie nie przejął, więc też byłbym ostrożny, żeby tutaj stawiać tezę, że nagle, nagle to 40 zł zadziała jako techniczne wsparcie. Być może poziom 34 zł tutaj przy wariancie spadkowym coś, coś ewentualnie powstrzyma. Mamy dołek, dołek z przed miesiąca, z, no z, z 21 września no i tutaj gdzieś tam też te minima, jeśli je zagregujemy w jakiś tam wspólny poziom, to myślę, że okolica 34 zł będzie poziomem tak samo dobry, jak poziom 33 de facto złotych. Więc myślę, że ewentualnie tutaj, no jeżeli nie, no to oczywiście mamy 28 czy 29 złotych. Na razie rynek jest dynamiczny, więc tutaj na Bogdance można się spodziewać jeszcze podwyższonej zmienności. Raczej temat dla spekulantów niż dla inwestorów, którzy poszukują takich punktów zwrotnych w oparciu o wsparcia i opory. No, zmiana na ciechu. Zmiana na ciechu po tym, jak kurs od jesieni zeszłego roku piął się pięknie w górę. W tym momencie mamy dosyć dynamiczny ruch spadkowy. Opór na 52 zł, to jest ewidentne. To myślę, wszyscy, wszyscy widzimy, że przy kolejnej próbie podejścia w te rejony, niezależnie od tego, czy to będzie próba realizowana za miesiąc, za rok czy za półtora roku, z pewnością rynek będzie dostrzegał ten poziom. Natomiast dla nas i, i dla mnie jako technika, jest istotne to, że przełamaliśmy 46 zł, czyli poziom tej tej konsolidacji, tego ruchu bocznego, który, który trwał od końca maja, od początku czerwca i jeszcze do końca września, do 24-25 września, ta? czyli podeszliśmy wysoko, Byliśmy tam, były takie dwa wierzchołki. Ustanowiliśmy również bardzo wyraźne wsparcie, i to wsparcie zostało niedawno przełamane. W tym momencie rynek no, dał ten negatywny sygnał. Myślę, że pewnego rodzaju wsparciem jest poziom 40 zł. Z jednej strony jako okrągła wartość, z drugiej strony widzimy tutaj te wierzchołki z 19 i z 20 roku. No Tutaj może mniej, no, to jest jakiś tam pomniejszy tylko dołeczek nam, nam się złapał. Natomiast myślę, że te 40 zł jako wsparcie przez chwilę, przynajmniej, może nam ten rynek powstrzymać, zresztą widzimy, że to się też realizuje. To znaczy, tutaj w okolicy 40 zł nastąpiło to pierwsze odbicie, ta sesja wzrostowa 5,5% do góry. Po tym, po tym rynek schodzi troszeczkę niżej, no ale zobaczymy, jak to się potoczy. W każdym razie, na ciechu, zmiana kierunku, zmiana tendencji jest zauważalna. Niestety nie wiem, z czego to może wynikać. Tutaj nie, nie analizowałem tej spółki aż tak bardzo, natomiast ceny. Ceny energii, ceny gazu w branży chemicznej z pewnością grają dużą rolę. No, nie będę przesądzał, że to jest tylko ten jeden czynnik, ale, ale być może. Dino, w zasadzie nudno. <grym> w zasadzie nudno, ponieważ kurs od początku, no, wykres też taki, który warto, warto pokazywać, czyli od debiutu, czy od. Pierwszych notowań w okolicy 36 zł, już jesteśmy prawie dziesięciokrotnie wyżej. Więc, jeżeli ktoś trzyma przez ten cały czas akcję, no to z pewnością nie, nie ma powodów do narzekań. Tutaj mieliśmy troszeczkę na przełomie 20 i 21 roku takie zawahanie. Tutaj jakaś mała formacja głowy z ramionami, przebicie tego poziomu 250 zł na chwilę. Natomiast po tym przebiciu 250 zł był pewien problem z przełamaniem z przełamaniem 270, jak przełamaliśmy 270, 270, rynek się zatrzymał na 290, jak już przełamaliśmy 290, to w zasadzie dalej poszło łatwo, czyli 300, 310, 20, 30, 40 i 50 on nie zostało osiągnięte, ale daleko nie brakuje, dużo, dużo nie brakuje. W każdym razie Dino dlatego nudne, że nie mamy wielu punktów odniesienia. To jest troszeczkę tak jak Intercars, który zaraz będę pokazywał, czyli idzie sobie fajnie do góry. Jest niby jakaś tam nieduża korekta, ale ona jest totalnie nieznacząca z punktu widzenia trendu, który, który obserwujemy. No pierwsze, większe, sensowniejsze wsparcie, wsparcie, które by mogło coś nam znaczyć, które, którego przełamanie byłoby istotne z technicznego punktu widzenia, to jest dopiero 290 zł, czyli, czyli też troszeczkę, troszeczkę pod nami, 10% rynek musiałby zlecieć, żeby, żeby temu wsparciu zagrozić, więc na razie Dino, można powiedzieć, że niezagrożone, szybuje sobie do góry, póki co nie widać tutaj żadnych większych powodów do obaw. Eurotel troszeczkę podobny do Artifexu, który prezentowałem jako pierwszy. Tutaj szczyt, co prawda, wypadł pod koniec maja, a nie w kwietniu. Natomiast widzimy też no, tą taką zmianę, zmianę nastawienia, i tutaj myślę, że ta zmiana w kierunku. Jest do pewnego stopnia już zaakcentowana. To znaczy, był szczyt, było piękne wspinanie się do góry, później bardzo szybkie zejście w dół. Widzimy, że jak rynek wystartował z 38 w połowie kwietnia, do końca maja na 58, na prawie 60, i później bardzo szybki powrót, jeszcze w drugiej połowie czerwca o na okolice 38-39 zł. No i od tego czasu mamy Coraz niższe wierzchołki. Tak? Widzimy ten wierzchołek, widzimy ten wierzchołek, ten, ten, ten. I ten kurs de facto od półtora miesiąca, od połowy sierpnia, robi sobie taki powolny, ale bardzo, bardzo wyraźny ruch spadkowy. Ruch spadkowy do wsparcia. W tym momencie jesteśmy na wsparciu, więc tutaj Eurotel. No, kto ma siłę, kto jeszcze ma wiarę w tą spółkę, to to kupuje powyżej 38, tak, inwestorzy, spekulanci, chociaż myślę, że Eurotel nie jest jakoś tam szczególnie spekulacyjną spółką. Tutaj nie ma raczej wielkiego wielkiego grona inwestorów, którzy by tutaj aktywnie grali. Natomiast no, z pewnością, z pewnością tacy inwestorzy są, więc ten ruch ostatni on się bardzo mocno wybija na tle historii, na tle tego, co rynek realizował wcześniej na tym walorze widzimy, że te okolice 20-22 4 zł to był to był raczej naturalny rejon dla tej spółki. Rok 2020 i 2021, bardziej nawet 21, przyniósł przeniesienie się o 100% wyżej, prawie że z dwudziestu kilku na 50 na krótki czas, na relatywnie krótki czas, natomiast po tym czasie no, przychodzi. Być może powrót do bardziej historycznych średnich, to znaczy właśnie okolic 30 i poniżej 30 zł. Więc moim zdaniem zapowiada się tutaj na przełamanie tych 38 zł. Nie widać tutaj szczególnej wiary w obronę tego kursu. Widać, widać że to było wcześniej, to znaczy kurs jak zszedł, tutaj od razu była pierwsza świeca. Hmm, Świeca taka wzrostowa, taka pierwsza, ważniejsza obrona, później zeszło troszeczkę niżej, druga obrona i jednak udało się odepchnąć wykres od tego wsparcia, za drugim razem również, kiedy tylko rynek zbliżył się do tego poziomu, od razu była ta kontra, od razu było to wyciąganie w górę, tym razem tego nie widać. Tym razem nie widać tych długich zielonych świec, tym razem nie widać tego odchodzenia w okolice 42-44 zł rynek się rozgościł w okolicy 38-39. No myślę, że znajdzie się zaraz ktoś, kto powie, sprzedaje póki jeszcze jest powyżej 38, wrzuci większy pakiet. No i tak to pójdzie. Nie chcę, nie chcę tutaj źle wróżyć, natomiast ewidentnie, ewidentna wymowa tego układu technicznego jest spadkowa. Spółka Interrao, e, litewska spółka z branży energetycznej. E, raczej czytelny znaczy tak, na pewno nie jest to super seksowny walor, też do, do jakiegoś tam tradowania, do nie wiadomo czego. To jest raczej spółka, która sobie funkcjonuje gdzieś na uboczu, dywidendy płaci. Widać to też na wykresie, że tutaj nie ma jakiejś nie wiadomo jakiej historii wzrostowej. Raczej jeśli by, bywały epizody to były to epizody nawet w dół, a nie w górę, prawda? Widać to wyraźnie, więc też dzisiaj nie znajdujemy się na jakichś super historycznie wysokich poziomach, tak? Znajdujemy się na poziomach z 14, 15, 16 roku, również na poziomach, które były odwiedzane na początku roku 2020 i to co ważne jeszcze przed pandemią, tak? Czyli jeszcze przed pandemią na początku 2020 roku tutaj kurs poszybował z 15 na 24 zł, więc dzisiaj no nie jest może tanio. Bo bywało sporo taniej, natomiast to też nie są rekordy cenowe, nie tak jak wiele spółek ostatnio, które, które notują swoje historyczne maksima bądź tamte okolice. No ale Interrail też cały 2021 rok w konsolidacji w formie takiego ruchu bocznego pomiędzy 19 a 21,50 21,70. Oczywiście dywidenda. Ma tutaj duże znaczenie, dlatego że kurs się utrzymuje w tym, w tym przedziale. Inwestorzy, którzy obserwują wykresy skorygowane o dywidendę, przeliczone wstecznie, e Moim zdaniem troszeczkę zniekształcone, no, ale są też osoby, które twierdzą zupełnie inaczej, więc to jest taki spór teoretyczny w dużej mierze. Nie widzą tego prawdopodobnie jako formacji ruchu bocznego. W każdym razie 19 zł jako wsparcie, dopóki to 19 się utrzymuje. Myślę, że jako taki optymizm na walorze może się również utrzymywać. No wiadomo, przełamanie 19 będzie oznaczało. Problemy nazwijmy to jakimś tam będzie sygnałem prospadkowym, może tak powiedzmy. Widać, że poprzednia próba dojścia w ten rejon została skutecznie wybroniona, czyli szybkie zejście, tutaj parę sesji takich, nawet nie do końca mocno niezdecydowanych, no ale ostatecznie rynek zmierza w kierunku złotych 20. Zobaczymy, co się pojawi przy kolejnej próbie zejścia w rejon, w rejon 19 zł. Na razie więc neutralnie, ale z takim trzymaniem w pamięci tego, że 19 zł. jest to granicą, po przekroczeniu której mamy w zasadzie swobodny ruch w dół, dopiero w kierunku 16 zł. Intercars bardzo ładnie do góry. W zasadzie podobnie jak Dino, to znaczy nie ma się tutaj czego przyczepić. Były jakieś korekty w roku 2021. Widzimy to na wykresie, że, że były takie mniejsze korekty, mniejsze, większe, natomiast w tym momencie rynek jest na czy na historycznych, no na historycznych, tak, jest na historycznych maksimach, nie widać na razie większych powodów do tego, żeby nawet szukać, wsparć, ponieważ jesteśmy dokładnie na, na maksimach historycznych, więc nawet jeżeli zejdzie to w okolice 400 zł, to będzie totalnie nieznaczące dla trendu, jeżeli zejdzie w okolice 380, to też to nie będzie raczej znaczące dla trendu, myślę dopiero okolica 340-360, czyli przejście, przejście przez tą lukę, na wykresie, no to może do pewnego stopnia coś nam tutaj znaczyć, coś nam zaburzać. tak? Czyli ten rejon 340-360 może być znaczący. Na razie się nic na to nie, nie zanosi, nie zapowiada. Widać, że kurs pięknie pnie się do góry, więc też no tak to, tak to zostawmy. Nie wnikajmy już tutaj w ten wykres, bo naprawdę jest on bardzo, bardzo przyjemny. Introl, no też zalicza się do grona tych spółek, które. Zanosi się, że mm, mogą w najbliższym czasie zaliczyć jakiś spadek, aczkolwiek Introl sam w sobie już zaliczył e, dosyć konkretny spadek, ponieważ e, z poziomów 7 zł, e, zjechał do poziomu 5 zł, to 5 zł e, można powiedzieć, że trzyma rynek tak na 50%, ponieważ no, dlatego spojrzałem na to 5 zł, ponieważ jest to okrągła wartość e, i tutaj przez pewien czas rynek. E, Trzymał to 5 zł, natomiast widzimy też, że na początku roku to 5 zł było przełamywane dosyć swobodnie, czyli tam bywały nawet całe sesje poniżej poziomu 5 zł. Więc no, trudno jest też mi jasno powiedzieć, że przełamanie 5 zł na tej spółce to będzie katastrofa, to będzie naprawdę bardzo, bardzo znaczący sygnał. Myślę, że okolica 4,80 również może być znacząca, czyli ten wierzchołek, gdzieś tam te dolne cienie z pierwszego kwartału. W każdym razie, introl zanotował swój szczyt. Na początku czerwca od tamtego czasu e, systematycznie w dół, przełamał pierwsze wsparcie w okolicy 6 zł, tam 6, 6, 6 zł 10 groszy zjechał dosyć swobodnie m, do rejonu drugiego wsparcia, czyli między 4,85, no i w tym momencie ten poziom jest testowany. Jeżeli się obroni, no to jeszcze mamy szansę na, na nazwijmy to happy end, no mamy szansę na jakiś optymistyczny scenariusz, na koniec e, na koniec roku, na zamknięcie tego roku na plusie, ponieważ e, zaczęliśmy ten rok w, w okolicy. 485 zł, więc dobrze by było, żeby spółka ten rok jednak na plusie zakończyła. Jeżeli nie, no to okazuje się, że Trudno będzie tutaj znaleźć jakiś taki bardzo wyraźny poziom, który mógłby ten rynek zatrzymać. No są jakieś pomniejsze wierzchołki, czy 4,20, czy 3,70. No niżej no to już wchodzimy w okolice 2,80 czy, czy 3,20. To nie są mocne wsparcia, to nie są bardzo wyraźne wsparcia. Mocnym i wyraźnym poziomem jest właśnie to, co obserwujemy teraz, więc myślę, że to znacząco losy tego rejonu, losy tego wsparcia znacząco wpłyną na. Ocenę wykresu przez inwestorów, no i oczywiście na ich działania. Tak? Czyli, jak padnie duży negatywny sygnał, prawdopodobnie też można się z tym takim rynkowym zwyczajem i z tą psychologią rynku spodziewać pewnej fali wyprzedaży. Jak dłużej, zobaczymy. Spółka Mobruk. Tutaj wymowa już myślę bardziej neutralna, aczkolwiek też widzimy, że była próba pokonania 400 zł. Próba rozciągnięta w czasie, ponieważ najpierw była pierwsza próba na początku listopada zeszłego roku, druga próba taka też fajnie zwieńczona długim górnym cieniem, zobaczmy no, sesja o naprawdę dużej rozpiętości ponieważ zaczęła się z luką z rejonu 350 sesja się otworzyła w okolicy 400 zawędrowała na 440 i ostatecznie się na zamknęła troszeczkę poniżej 400 zł, więc naprawdę piękna walka była na tej sesji, gdybyśmy spojrzeli na wolumeny, prawdopodobnie one by tam były gigantyczne no, ale okazuje się, że to 400 zł okazało się barierą naprawdę nie do pokonania. Było krótkie, krótkie jednosesyjne, dwusesyjne nawet pokonanie tego poziomu, ale zakończone takim spektakularnym cofnięciem, zejściem o, o 3 piętra w dół z 410 na 350 zł, więc to też pokazało, że rynek nie jest gotowy jeszcze do pokonania tego poziomu. No i faktycznie od tamtego momentu, czyli od końca kwietnia, też nie było próby kolejnej, żeby 400 zł pokonać. Co więcej, nieudana próba zaowocowała zejściem, zejściem w okolice 300 zł. No później jakieś tam próba próba podejścia była, była próba takiego zanegowania tego negatywnego negatywnego sentymentu, który się pojawił. No ale też zabrakło pary, czyli jesteśmy troszeczkę w takim okresie hmm, Rozczarowania i szukania kierunku. No, można tak to troszeczkę na wyrost poetycko nazwać, ponieważ no, cały czas jesteśmy w fazie rozczarowania po tym, że 400 zł się, mm, się nie udało pokonać. Rynek zapłacił za to srogą cenę spadek z 400 na 300. Była później próba odbudowania tego, próba wyjścia powyżej poziomu 330, kilku, 340 zł. Tak, widać było pierwsze odbicie, no to naturalna reakcja. Później ruch wzrostowy, który sugerował, że jednak no, podejmiemy drugą próbę, no ale paliwa zabrakło, tak? Zabrakło paliwa i z 380 rynek powrócił do wsparcia. Więc jesteśmy ciągle w tym okresie takim mieszanym. Nie do końca wiadomo, czy ta próba będzie. Do pewnego momentu wydawało się, że i owszem, rynek zmierza dosyć dziarsko do, do, prze, do przełamania czy do spróbowania się po raz kolejny z, z poziomem 400 zł, natomiast no. To nie miało miejsca. No i na dzień dzisiejszy też nie wskazuje, żeby, żeby w najbliższym czasie miało to miejsce. Więc Mobruk taki troszeczkę niejednoznaczny, no z pewnością można powiedzieć, że po tej pierwszej porażce podejmuje jakieś próby. Te próby nie są jeszcze. Nie rokują na razie rychłym sukcesem, ale walczy, tak. No jeżeli okaże się, że to 340 zostanie przełamane, no to trzeba będzie rozpatrywać te scenariusze pesymistyczne. Tak? Mamy tutaj dołek na 300 zł. I to będzie kierunek, kierunek dla ceny, myślę, po przełamaniu poziomu 340, po przełamaniu tego wsparcia. No bo dopóki jesteśmy jeszcze tutaj, no to ciągle te rejony są w zasięgu. 10% to nie jest dużo. Natomiast jak zejdziemy już w okolice 330, no to trzeba będzie tych, tych procent już 20, 20, a nagle 300 zacznie nam zagrażać. No także wtedy, wtedy też stanie się to nieciekawe. No oczywiście, Mobruk naprawdę piękna, spektakularna historia cenowa w długim horyzoncie czasowym, Jest to też nie jest tak, że ten trend od razu automatycznie się odwróci. Tak? Kurs wystartował z 10, jesteśmy już tam pomiędzy 300-400, więc jesteśmy relatywnie wysoko na przestrzeni ostatnich lat, no ale też nie oszukujmy się, że, że lada chwila minie nam rok, jak, jak weszliśmy w te rejony i niestety tych, z tych rejonów nie udaje nam się Wyjść. Więc to też jakiś tam sygnał ostrzegawczy powinno stanowić dla inwestorów. No i na koniec skarbiec. Kolejna historia spółki, która swój szczyt miała w pierwszej połowie roku, tym razem w połowie kwietnia. Zeszliśmy już tutaj w dół. W rejonie 32 z 46 na 32 powiedzmy na 33 zł. Pierwsza jeszcze taka próba w miarę podziałania, próba, próba wyjścia w górę, ona się nie powiodła. No i też po raz kolejny testujemy poziom 33 zł. Więc kolejna historia waloru, który swój szczyt już miał. I od tamtego szczytu niestety się cofną. No, cały czas jesteśmy relatywnie wysoko, jeśli chodzi o tę spółkę, więc to nie jest tak, że, że jesteśmy gdzieś tam na minimach kilkuletnich, tak? jesteśmy ciągle wysoko, relatywnie wysoko, natomiast no, skala cofnięcia od szczytów jest już dosyć pokaźna. To widać. Mm, no i też fakt, że prosiliście o te spółki, o, o różne spółki i na kolejnej spółce to widzimy, tak, na kolejnej spółce widzimy, że de facto mija już ileś miesięcy od szczytu i Skarbiec jest kolejną taką spółką, która zrobiła jakiś dołek, tutaj co prawda nie było wcześniej żadnego wsparcia, teraz już to wsparcie mamy, próba powrotu nieudana, no i w tym momencie ponownie testujemy 33 zł, oczywiście nie muszę o tym mówić, że jeżeli 33 zostanie przełamane, no to dopiero Dopiero 28 będzie dla nas stanowiło na wykresie jakiś kolejny punkt docelowy. Tak więc spółki różne zaprezentowaliśmy. No, Bogdanka, no to Evenement, ale to jest po prostu spółka bardzo gorąca w tym czasie. Były dwie spółki, które pięknie nam się wspinają w górę, to jest Dino i Intercars. Reszta spółek, czyli de facto 7 z 10. Albo neutralnie, albo, albo z takimi obawami o to, czy wsparcie wytrzyma. No bo zobaczmy: Artifex. Pytanie, czy wsparcie wytrzyma. Ciech, również ta wymowa troszeczkę negatywna, tak? no, wyłamanie się dołem z konsolidacji. Eurotel, również ta wymowa taka, no, trzęsiemy się, czy wsparcie wytrzyma. No, Interrail troszeczkę, troszeczkę bardziej neutralne, jednak w tej konsolidacji ciągle się znajduje, no, ale to też nie jest spółka, która nie wiadomo, jak się tutaj nam trendowo porusza. Introl, po spadkach i przed obawą jeszcze większych spadków. No, Mobruk taki troszeczkę mieszany. On nie jest jednoznacznie negatywny, aczkolwiek też nie jest jednoznacznie pozytywny. Nie, nie jest tutaj optymistyczna wymowa tego wykresu. No i skarbiec, tak jak przed chwilą wspomniałem, też obawiamy się o losy wsparcia, więc coś w tym prawdopodobnie jest. Ja też odsyłam Was do nagrania Tomka Jaroszka, doradcy TV, który w miniony weekend opublikował nagranie, w którym również porusza tę kwestię i pokazuje też kilka innych walorów, które podobnie się zachowują. Pokazuje też, jak można takich walorów poszukiwać, więc też to nagranie podlinkuję do w opisie dzisiejszego filmu. Też zachęcam, żebyście tam zajrzeli. No i cóż, no i to wszystko na dzisiaj. Te 10 walorów sobie przeanalizowaliśmy, chwileczkę nam to zajęło. Mam nadzieję, że nie był to dla Was czas nudny, e, aczkolwiek ta analiza bardzo. Mam tego świadomość, że ona pod wieloma względami jest powtarzalna. Tak poruszamy się w obszarze trendów i w obszarze wsparcia oporów. E, natomiast y, myślę, że to. Znaczy, ja jestem przekonany tego, że przekonany jestem co do tego, że to się sprawdza w długim horyzoncie czasowym mi się sprawdza w moim inwestowaniu dlatego też to akcentuję, to pokazuję wam w swojej analizie, nie pokazuję wam MACD, RSI, średnich kroczących, złotego krzyża, krzyża śmierci i tak dalej pokazuję wam te pomniejsze wsparcia i opory, które bardzo często okazuje się, że rynek podtrzymują, no, widać wyraźnie po tych zachowaniach cen w długim horyzoncie czasowym, że ja nie mam Trudności, żeby pokazać wam te wsparcia. Także, praktycznie patrząc na wykres z ostatnich 24 miesięcy zawsze znajduje się kilka obszarów wsparć i oporu jest się o co oprzeć te wierzchołki bardzo często we wspólnych punktach się znajdują, więc też no, uważam, że jest to sensowny typ. Analiz. Nie trzymam Was dłużej. Dziękuję Wam serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie, żeby Wasza spółka została przeanalizowana, wpiszcie ją w komentarzu pod tym filmem. Na razie, cześć.